Na koniec serii filmów o królowej polskiego nieba porcja kilku ciekawostek o samolocie Iskra. Numer 1. Iskra przygotowywana była w wielkiej tajemnicy, stąd jej oblot zaplanowano na dzień w lutym po południu, tak żeby nawet pracownicy lotniska byli już po godzinach pracy, byli w domu i nie widzieli iskry. Jednak kołującą iskrę minął na pasie samolot pasażerski typu Caravelle. Na jego pokładzie było 140 osób. Ciekawe, ile z nich było świadomych, co właśnie zobaczyli. Numer 2. Podczas projektowania iskry konstruktorzy nie dysponowali komputerami. Obliczeń wykonywano przy pomocy suwaków logarytmicznych, tylko niektórzy mieli do dyspozycji tak zwane kręciołki, czyli takie mechaniczne urządzenia poprzedzające kalkulatory. I w pewnym momencie konstruktorzy potrzebowali zważyć amunicję do działka iskry. Niestety nie dysponowali odpowiednią wagą, w związku z czym zawinęli w szmatę te elementy, które trzeba było zważyć, i skorzystali z pomocy ekspedientki pobliskiego sklepu, która też, ciekawe, czy podobnie jak pasażerowie Caravella, zdawała sobie sprawę z tego, co właśnie robi. Numer 3. Niektóre wersje iskry były wyposażone w opcjonalny łuskozbieracz przy działku, ale ten łuskozbieracz działał w taki sposób, że potrafił spowodować zakleszczenie się działka. No i był taki przypadek, że iskra po wylądowaniu z zablokowanym działkiem właśnie była poddana procedurze opróżniania łuskozbieracza i w tym momencie działko w niekontrolowany sposób wystrzeliło i omalże nie doprowadziło to do zestrzelenia samolotu MD-15. Numer 4. Ta ciekawostka niestety nie jest wesoła. W roku 1978-79 Polskę nawiedziła zima stulecia. Pod naporem śniegu zawalił się wówczas dach jednego z hangarów na lotnisku w Radomiu i doprowadziło to do zniszczenia 22 iskier, które były w tym hangarze przechowywane. Numer 5 to dowód tego, jak bardzo konstruktorzy dbali o czystość aerodynamiczną iskry. Podczas lotu nad Mińskiem Mazowieckim w iskrze przestał działać silnik. Pilot, wybitny szybownik Andrzej Abłamowicz, zdecydował się lecieć na Okęcie i doleciał. Oznacza to, że iskra ma doskonałość nie mniejszą niż 18. I numer 6. Jeden z egzemplarzy iskier sprzedanych do Indii rozbił się po tym, jak nie udało się go wyprowadzić z korkociągu, który rozpoczął się na bardzo dużej wysokości 6000 metrów. Po tym epizodzie do Indii poleciał pilot fabryczny Ludwik Natkaniec i wykonał na iskrze 500 korkociągów. Tyle w tym krótkim filmiku, a jeżeli ktoś nie widział jeszcze pełnej historii samolotu TS-11 Iskra, to ma obok link. Zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału Zabytki Nieba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!